Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym choć dotknęła się Jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, pytasz, kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Bez słowa człowiek jest ślepy. Piękne jest to słowo dzisiejszej niedzieli, jest piękne dla nas wszystkich. Oczywiście Ozeasz słucha go z niezwykłą intensywnością, co jest zrozumiałe. Zostałeś wyciągnięty z tłumu, tak jak ta kobieta. I zadane ci jest to, co Jezus zadał jej w tym spotkaniu ze sobą, albo do czego rzeczywiście Duch Święty ją poprowadził. A co święty Augustyn
wyraził takim prostym zdaniem, że ona się dotknęła Jezusa sercem. Wszyscy gdzieś tam się o tego Jezusa ocierali w tłumie. Wszyscy Go gdzieś tam dotykali. Ale ona się dotknęła Jezusa sercem. To jest właśnie ta godzina, żebyś się dotknął Jezusa sercem. Bo tej godziny nie można przeżyć inaczej, jak tylko pytając się o to, czy Go kochasz. I czy Duch daje Ci w serce właśnie tę wyjątkową miłość ku Jezusowi. Ta Ewangelia, myślę, zupełnie inaczej pozwala patrzeć na te śluby, które się tu dzieją. Bo byłaby taka pokusa myśleć w tej chwili o heroizmie Ozeasza. Z czego to ten chłopak nie rezygnuje? I czego to nie oddaje Panu Bogu i Kościołowi przy okazji? Co ona miała do oddania Jezusowi? Co ona miała do oddania Jezusowi? 12-letnią chorobę i związaną z nią nieczystość. Ponieważ to upływ krwi był taką chorobą, która pociągała za sobą rytualną nieczystość, i to jest to, co ona Jezusowi przyniosła i Mu przekazała tym dotknięciem. Może właśnie to jest dokładnie to, czego Pan Jezus od Ciebie chce, żebyś Mu dał dzisiaj. Wszystkie swoje słabości, wszystkie swoje choroby, wszystkie swoje grzechy. To wszystko, co cię czyni nieczystym przed Panem. To być może właśnie to Jezus chce, żebyś Mu dał. I On to weźmie na siebie, bo Jezus nie leczy tej kobiety w ten sposób, że mówi, a to bądź zdrowa. Nie? Tylko leczy ją w ten sposób, że sam bierze na siebie jej choroby. To lepiej rozumiemy wtedy, jak czytamy ten tekst w tradycji Kościoła, a tradycja Kościoła dość szybko, bo w IV wieku zidentyfikowała tę kobietę i nadała jej imię. Czy wiecie, jak ona miała na imię? Jest waszą bardzo dobrą znajomą. Bardzo dobrą znajomą. Ufam, że bardzo dobrą znajomą. Ona miała na imię Weronika. Weronika. Ta, którą wspominamy na drodze krzyżowej. Już w IV wieku Eusebiusz z Cezarei mówi właśnie o niej. Mówi, skąd pochodziła, z Cezarei Filipowej. Tamtej Cezarei Filipowej, ponieważ była dość zamożną kobietą, trzeba mieć kasę na lekarzy, nie? Zwłaszcza, żeby 12 lat ich opłacać, to można majątek stracić. Więc ona miała tam postawić pomnik. Starszy, jaki znamy w historiografii, pomnik Pana Jezusa. Właśnie tak, pomnik, który przedstawiał tę scenę, jej uzdrowienie. Eusebiusz Cezary jeszcze widział ten pomnik w IV wieku.
Jak wiemy, że to jest Weronika, jak idziemy za tym tropem tradycji, to widzimy, co się tu stało, nie? Jak dalece Jezus faktycznie wziął na siebie jej chorobę, bo za kilka miesięcy, nie? To on będzie cierpiał na upływ krwi i to taki, jakiego ona nigdy nie doświadczyła. Ale też ona, wiedząc, że jej zabrał jej słabość, że zabrał jej chorobę, że zabrał jej nieczystość, to kiedy będzie widzieć, jak on spływa cały krwią na drodze krzyżowej, to ona wtedy podejdzie, żeby tę krew uszanować, zetrzeć mu z twarzy, żeby powstrzymać ten upływ krwi z niego. Ale tu widać, nie? To jest relacja miłości, która się bierze stąd, że najpierw masz doświadczenie, ile ci dał, z czego cię wyciągnął. I potem chcesz odpowiedzieć na ludzką miarę, ale możliwie tak, jak otrzymałeś, tak chcesz odpowiadać, nie? Ponieważ odpowiedzieć tym samym, nie? Być przy Nim tak, jak On stanął przy Tobie. Myślę, że jak przeżyjesz ten dzisiejszy dzień jako właśnie taki, że doświadczasz, jak Jezus daje, jak Jezus bierze od Ciebie Twoje słabości, tak jak wziął od niej, bierze od Ciebie Twoje choroby, bierze Twoją nieczystość na siebie, to Twoje następne życie będzie odpowiedzią miłości. A jak będziesz przeżywał dzisiejszy dzień w takim kluczu heroicznych darów z siebie, to bym się bardzo bał, bo potem byś Panu Jezusowi wystawiał rachunek. Co On Tobie jest winien za to, co Mu dałeś. A te długi się zupełnie w drugą stronę układają. W tym spotkaniu takim, jeśli ono się tak dzieje, jak ta Ewangelia je pokazuje, to Pan Jezus też objawia Ci Twoją niezwykłą godność. Niezwykłą godność Bożego Syna. Bo kiedy On już się do niej zwraca, to mówi: córko, Twoja wiara Cię ocaliła. Córko. Największa godność, jaką człowiek w życiu ma, jaką w sobie nosi, to jest godność Bożego Dziecka. To, że każdy z nas nosi w sobie obraz jedynego Bożego Syna. To jest godność, której nam już nikt nie musi przyznawać i nikt nie jest w stanie nam jej zabrać. I myślę, że my sami nie jesteśmy w stanie się jej wyzbyć. Ale są takie momenty, jak w tej Ewangelii, że tak naprawdę to tylko Bóg ją widzi. Znaczy myślę, że ci wszyscy ludzie, którzy byli w tym tłumie, jakby byli świadomi, jaki ona ma kłopot, to albo by stamtąd pouciekali, albo by ją ukamienowali za to, że wszystkich obdarzyła swoją nieczystością. Nie? Jezus widzi w niej córkę i pokazuje też, właściwie ona go dotknęła sercem, ale on pokazuje swoje serce, nie? Że jego serce w relacji do niej jest takie, jak serce Jaira w stosunku do swojej córki. Nie? Dlatego ta Ewangelia tak jest napisana. Jest spotkanie Jezusa z tą kobietą i ono jest ujęte w te ramy wskrzeszenia córki Jaira, bo tak jak jesteśmy, tak do nas przemawia postawa Jaira, nie? Tak właśnie ojciec by każdy postąpił, nie?
12-letnie dziecko ci umiera, co robisz? Biegniesz do kogoś, kto ma odpowiedź na ten dramat, nie? Zrobisz wszystko. Ci go zatrzymują, twoja córka nie żyje, zostaw nauczyciela. Nic go nie zatrzyma, ale oglądamy tę miłość Jaira do córki po to, żeby przeżyć miłość Jezusa do tej kobiety. I to jest to, co ci Pan Jezus dzisiaj mówi. Jestem dla ciebie ojcem. Moja miłość do ciebie jest taka właśnie. Właśnie taka. Powinienem już skończyć, ale jeszcze kilka słów. Co? Wytrzymasz? Ich się nie pytam, bo oni nie są, oni są tłumem dzisiaj. Nie, nie, nie. To słowo jest do wszystkich. Jest jeszcze to drugie czytanie, które bardzo konkretnie mówi o ślubach, zwłaszcza o jednym z nich, to znaczy o ubóstwie. O ubóstwie. I bardzo piękne jest, że to ubóstwo jest tu pokazane, ubóstwo przede wszystkim Jezusa Chrystusa jest pokazane w kontekście dawania jałmużny, tak? Bo to jest cały fragment drugiego listu do Koryntian, gdzie Paweł tych chrześcijan koryńskich namawia, żeby się, mówiąc najprościej, dorzucili do składki na Kościół w Jerozolimie. I argumenty padają różne w tym drugim liście do Koryntian, także i takie, że pokazuje im o wiele uboższych Macedończyków, którzy już dawno się poskładali. Nie? A ci Koryntianie, którzy mają, jakoś im nie idzie. Nie? I Paweł szuka argumentów i wtedy im pokazuje Jezusa ubogiego. Ale tu widać, jak to ubóstwo jest związane z dawaniem. Ubóstwo jest związane z dawaniem. Mamy bardzo fajne znaki potwierdzające, mianowicie mamy tu dwie albertynki. Są też kapucynki. Jest też mała siostra. Wiesz co, aż boję się, że nigdy nie będziesz tak ubogi jak one. Ale zwróciłem sobie uwagę na albertynki, bo myślę, że w polskim kościele nikt nigdy nie zrozumiał z ubóstwa tyle, co brat Albert, z szacunkiem dla wszystkich karmelitów oczywiście, ale... Brat Albert szedł prosto po śladach świętego Franciszka w rozumieniu ubóstwa. A dla Franciszka pytanie kluczowe dla ubóstwa to nie było, ile ma przy sobie, tylko czyje to jest. Znaczy, kto ma prawo do tego, co ja mam przy sobie. Ubóstwo polega na umiejętności dawania i na przekonaniu, że to, co mam, nie jest moje. Słowo, którego brat Albert nigdy nie przełknął, to było słowo posiadanie. Nigdy nie przełknął tego słowa. Pisał nawet takie rzeczy, że jakby w jego zakonach miała się pojawić własność, to lepiej, żeby się rozpadły. Jakby się miała pojawić własność. I to nie chodzi o to, że siostry nic nie mają, że bracia nic nie mają, tylko to nie jest ich. Ale tak myśli tylko ten, kto przez ubóstwo rozumie umiejętność dawania. Właśnie jałmużna, dajesz, dajesz, dajesz. Ubóstwo jest formą miłości, a nie mania. Tak? Takiego ascetyzmu nie posiadam, bo w ogóle ta własność to obrzydliwość jest. To nie jest żadna obrzydliwość, tylko to nie jest twoje. Ubóstwo jest w dawaniu, a nie tylko
w niemaniu. Z takim ascetycznym wstrętem do wszystkiego, co materialne. Powołanie, jakie znamy w Jezusie, to jest powołanie do miłości. Nie ma innego. Wszystko inne jest formą. Ta ślubowana czystość jest formą miłości. Ślubowane ubóstwo jest formą miłości. Ślubowane posłuszeństwo jest formą miłości. Jak nie jest formą miłości, to jest warte funta kłaków. No i najważniejsze jest, ale myślę, że to właśnie się wtedy rozumie, jak wiem, że moje ubóstwo mnie tak naprawdę uzdalnia do tego, żebym kochał, to wtedy wiem, że jest łaską. Bo od tego Paweł zaczyna tę swoją dzisiejszą wypowiedź, że znacie tę łaskę i obyście w tę łaskę obfitowali. Nie wyrzeczenie, nie rezygnacja, nie heroizm, nie, i to taki, wyćwiczył te wszystkie swoje bicepsy. Nie, łaska, łaska. To ty jesteś obdarowany dzisiaj. Mówiłem głównie do niego, ale tak naprawdę do nas wszystkich. Bo jak powstawało w Kościele życie zakonne, to nie było po to, żeby utworzyć nową kastę doskonałych, oddzielonych od reszty świata, tylko powstawało po to, żebyśmy zobaczyli, na czym polega radykalne chrześcijaństwo. Nic innego. Tylko żebyśmy zobaczyli, co znaczy radykalnie żyć, będąc uczniem Pana Jezusa. Więc to, o czym mówiłem do Niego, jest tak naprawdę słowem do każdego z nas. No ale On ma dzisiaj ten moment, że Pan Jezus Go wyciągnął z tłumu na środek i odbywa się szczególny dialog między Jezusem a Ozeaszem.